Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Piątek, piąteczek, dla niektórych nawet piątunia, a dla nas coś, co łączy Państwa, łączy pokolenia. No i oczywiście coś, co jest dobrą również wizytówką Opola, czyli czas na Opole. Kolejne wydanie naszej gazety bezpłatnej, dostępnej w całym niemalże mieście. A że mówię, że łączy, to proszę pozobaczyć na ten tytuł. Festiwal znowu nas połączył i chyba nie ma się czemu specjalnie dziwić. Część z Państwa na pewno na festiwalu była, część z Państwa go oglądała. Zobaczcie, jaki jest fantastyczny fotoreportaż z tego wydarzenia festiwalowego. Ile gwiazd, których dawno, dawno w Opolu nie widzieliśmy. Hop, nie pokazuję wszystkiego, nie, nie. Zajrzyjcie Państwo sami do tego wydania, bowiem tutaj nie tylko na tej pierwszej stronie i w środku, ale także i na stronie trzeciej mnóstwo o festiwalu dobrej zabawy. To jeden festiwal, natomiast rozpoczyna się właśnie dzisiaj i tam w tle daleko widzą Państwo białe namioty. Festiwal Książki, to on będzie w roli głównej do 9 czerwca i mogę Państwu powiedzieć, że między innymi w Opolu zagości prezydent Lech Wałęsa, który będzie właśnie w Opolu świętował ów festiwal, będzie na spotkaniu z mieszkańcami, a na dodatek będzie oczywiście kwestia wyborów, bo przecież w niedzielę będziemy szli na eurowybory. O tym, że właśnie były prezydent naszego kraju będzie głosował w naszym mieście, przeczytają Państwo w tej publikacji. Skoro o wyborach mowa, to zachęcam Państwa do dużej publikacji pióra Ryszarda Rudnika. W Unii trzeba forsować polski punkt widzenia. To z kolei mówi poseł Danuta Jazłowiecka, kandydatka do europarlamentu. To jeśli chodzi o tematy polityczne, ale są bardzo ważne też społecznie tematy. Między innymi piszemy o polskim TBS-ie, który znalazł się na ogólnopolskim podium. Z jakiej to okazji, przeczytajcie Państwo sami. Mówiłem o Festiwalu Książki, zbliżają się Dni Miasta, już tydzień później, następny weekend w całym mieście. Będzie mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Szczegółowy plan na stronach miasta, bo będzie mnóstwo rekreacyjnie, zabawowo, kulturalnie i oczywiście sportowo na Dniach Miasta. No i na zakończenie, drodzy Państwo, bo to tylko niewielka część z tych publikacji, które znajdują się w najnowszym wydaniu Czasu na Opole. Jedna rzecz. Wiecie Państwo, dlaczego znajdujemy się tutaj? Ano tu jest słynna ulica Krakowska. Wiecie Państwo, od czego wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o ulicę Krakowską? Wszystko zaczęło się od zaułka. Jak zapytamy przypadkowo napotkanego mieszkańca Opola o najbardziej znaną lub charakterystyczną ulicę Opola, zdecydowana większość odpowie bez wahania – Krakowska. A wiecie Państwo, że trzeba sięgać aż do roku 1211, żeby dowiedzieć się o między innymi jej historii, tak jak i historii miasta, o tym niezwykłym zaułku, który ciągnie się z jednej strony aż po stronę drugą. Przeczytają Państwo właśnie w najnowszym wydaniu Czasu na Opole. Zobaczcie zresztą Państwo sami, jak ta Krakowska wyglądała dawno, dawno, choć może i nie tak bardzo dawno temu. Zachęcamy Państwa do lektury we wszystkich ośrodkach miasta, czyli w naszej informacji turystycznej, przy ratuszu znajdą Państwo, w galeriach oczywiście handlowych, no a także we wszystkich instytucjach kultury najnowsze wydanie numeru Czas na Opole, który też łączy, tak jak festiwal. Zapraszamy do lektury.